Dzień dobry, sobota i zaczniemy sobie vloga od czegoś, co muszę wręcz zrobić. Muszę, bo mnie normalnie popierdoli. Ktoś powie, Grzechu, pierdol ten i tak dalej. Nie. To jest ewenement, kurwa, na skalę światową. Już wyjaśniam, o co chodzi. Kiedy ktoś napisał, że Chryslery są chujowe, ten Sebring jest brzydki, ja odpisałem, że może i tak, że ilu osobom się podoba, to tylu samym osobom może się nie podobać, że to jest kwestia gustu. Powiedziałem też, że mi nie podobają się na przykład nowe Audi czy nowe BMW-ki, że dla mnie Audi skończyło się na A8 D3, że uwielbiałem S8. Nie poruszałem tematu wersji RS, no bo wiadomo, że to już jest liga wyżej, tak? Dlatego też powiedziałem, że podobają mi się nowe Mercedesy, ale nie poruszałem tematu Maybachów, bo to jest oczywiste. Poruszyłem tylko modele w Audi A, A4, A6, A8. Jak dla mnie, wszystkie na jedno kopyto od któregoś tam roku. Audi Quattro stare, kanciate. Niby brzydkie, ale piękne. Lancie nowe, brzydkie. Chociaż tema jest ładna, ale Lancia Delta Integrale, kurwa, majstersztyk. I w tym momencie, ale to się głównie dotyczy właśnie i nie rozumiem, ktoś mówi, że ja mogę zepsuć imię marki Audi. Ale to właśnie tacy ludzie psują imię marki Audi, bo uważają, że ich Audi, ich cztery pierścienie są najlepsze na świecie i nie potrafią się pogodzić z tym, że Audi zaczęło robić chujnie. Moim zdaniem oczywiście. Jeżeli ktoś odpowiada o moim aucie, ja odpowiadam też, że inne też mi się nie podobają, a są takie, które mi się podobają. To jest kwestia gustu. Ale Audi wypuszcza silnik V10, taki, który jest dla mnie. Obecnie nowe Audi, w tym samym modelu, to już pomijam modele, żeby nikt nie mówił, ma silnik diesla. No i co? Tu jest ta przewaga dzięki technologii. Dobra, nieważne. Natomiast wyobraźcie sobie, że ja myślę, czytam taki komentarz i sobie myślę, on mówi, tak, do ciebie mówię, widzisz, poruszyłem tak dogłębnie twój temat. I no fajnie, nowe RS7 jest chujowe, a stary Sebring jest fajny. Przecież ja nie powiedziałem, że RS7 jest chujowe. Powiedziałem, że Sebring dla mnie jest ładny, dla kogoś nie musi być. Widzicie, tu jest konsensus w całej tej rozmowie. Ale dalej jest próba robienia ze mnie debila, a ja sobie myślę, no dobra, no chłop może po prostu oglądnął tak, nie zrozumiał, no to mu powiem. O co chodzi? Mówię, nie poruszałem modelów RS, tylko zwykłe Audi, które według mnie teraz są wszystkie na jedno kopyto. Takim, powiedzmy, wyjątkiem jest właśnie Mercedes, który i stary, i nowy jest ładny. Gdzie BMW-ki stare były dla mnie ładne, a nowe już są takie, względnie takie same, powiedzmy, nie? To dotyczy się każdej marki. Nigdy w życiu nie ubliżyłem marce, żadnemu Renault, ani nic. Wiadomo, że jak każdy zażartuje sobie, że Francuzy... Sam kupiłem Forda i powiedziałem, że Ford gówno Ford. Nazwałem Sebringa Jaguarem dla ubogich, no bo z dupy przypomina trochę tego XKJ, czy tam ten kabriolet w każdym razie, nie? Już teraz, kurwa, znowu mi się namieszało to wszystko. Sam się śmieję ze swoich aut, kupiłem Skodę i zaśmieję się, że mam kurę na masce, kurwa, i ktoś mi to wypomniał, że ja się śmieję z ludzi, bo oni mają gorsze auta. Przecież ja sam mam chujowe auta. Ja sam nie mam jakichś prestiżowych aut, ludzie. No i, ale mówicie sobie, wytłumaczę mu. No, wytłumaczę, po prostu chłop nie zrozumiał, miał prawo nie zrozumieć. Przecież każdy ma różne sposoby myślenia, niektórzy nadinterpretują po prostu, ale wytłumaczę mu. Ale po którejś już próbie dochodzi do was, kurwa, tu nie chodzi o to, co ja powiedziałem, tylko o to, co on zrozumiał. On zrozumiał, ale po swojemu i żadne moje tłumaczenie nie dochodzi. Zaczyna się za chwilę obrażanie mnie, że ja pajacuję, że ja się zachowuję jak kretyn, że mam kompleksy na punkcie Audi. Kurwa. A wszystko było dokładnie tak, jak wam teraz opisuję, nie? I sobie myślę, moje kompleksy, bo się po prostu powiedziałem, że nie podobają mi się nowe Audi. Za chwilę ktoś mi przytakuje, że mi nie można nic powiedzieć. No ale przecież, kurwa, jest cała rozmowa. Wszystko jest opisane. No, nie usuwam tych komentarzy, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, że kurwa, no ja nie lecę w chuja. Przecież to w momencie ja zostałem obrażony od pajaców, od kurwa, od kretynów, kurwa, z kompleksami. I kiedy ja rzucam, że widocznie uraziłem jego Caudi i zachowuję się jak typowy waginiarz, no to już jest na mnie, że ja, kurwa, każdego obrażam. No,
Myślę sobie, jaki mindfuck w ogóle, o co tu kurwa chodzi, nie? Przecież czy ja rozmawiam z ludźmi, czy kurwa z jakimiś, nie wiem, znowu bym musiał obrazić, półmózgami. Posłuchajcie siebie, co się poczytajcie, co wy piszecie, a posłuchajcie, co ja mówię. Przecież ja tu nikogo nie obrażam. Ile jest małych, słabych marek, mniej znanych, bardziej znanych, słabszych aut, które ja mówię, że są piękne. Skoda Roadster. Dla mnie ponadczasowe, liniowe auto. Bardzo ładna linia auta i sam taką Roadsterkę kupił. I czasami już zachodzę w głowę, jednak chcę być w porządku, wejść w tą, powiedzmy, relację z widzami, odpowiedzieć coś i za chwilę do mnie dociera, kurwa, no przecież to jest jak grochem o ścianę. Gość się poczuł urażony, bo powiedziałem, że nowe Audi są brzydkie. Oczywiście, moim zdaniem. Tak jak on powiedział, że Sebringi są brzydkie. Oczywiście, jego zdaniem. Ale ja nie napisałem, że on mnie obraża, kurwa, i w ogóle, nie? Ja wszedłem w dyskusję normalną. Dlatego bierzcie poprawki na takich ludzi, bo kurde, ktoś tam się potem daje wciągnąć to wszystko i mówi, że faktycznie, że to ja, kurde, wszystkich obrażam. Nie, to tak nie jest. To tak nie jest, naprawdę. Zagłębcie się i zobaczcie, że ja zawsze próbuję rozmawiać i znaleźć jakiś konsensus. Mówię, że owszem, dla mnie coś jest chujowe, ale to nie znaczy, że dla kogoś. Natomiast no, z Audi dla mnie sprawa jest prosta. To ludzie psują opinię marce. Przykładowo ludzie, którzy kupują zwykłe, stare Audi, kurwa, A4 w dieslu, ale zachowują się, jakby mieli wersję S, kurwa, 4 w benzynce zajebistą, nie? Tak to wygląda. Paleciokowi sam powiedziałem, nie kupuj A4, kup sobie A6, C6, A6, C7. Z 3-litrowym dieselkiem. Bardzo fajny silnik, bardzo fajne autko. Nie kupuj A4. To jest małe dla niego, to nie jedzie, to jest takie... Wiadomo, ktoś powie, nowe A4 ma DSG, kurwa, i robi 6 sekund do setki. No fajnie, no ale no to już lepiej wziąć A6 i mieć większe auto, tak? Jeżeli się podoba, to kupuj. Ale proszę, nie nadinterpretujcie moich słów, no. Chyba tyle. O 13 szkolenie, ja teraz jeszcze idę drugie śniadanko zjeść. Może na saunę skoczymy, tam jakieś jacuzzi widziałem, w końcu sobie odpocząć. Pogoda się może i nawet zapowiada jako tako, więc może coś się uda. W sumie to mogę sobie chyba dach ściągnąć. Zaczynamy szkolenie. Instruktor trójboju siłowego poziom pierwszy. Tam jakieś kurwa dziwne Durango rude przyjechało. Ja nie wiem co to. Nie będę nagrywał za dużo ze szkolenia, bo ostatnimi razy też za dużo wiedzy i materiału się przekazywało w takich rzeczach, a to są płatne rzeczy. Więc co? O. Pokaż nos. Nagrywa was osobiście. Dobrze, my tu działamy. Widzimy się po godzinie 20. Spróbuj pokazać ten leg drive, jak on dobrze pracuje, jak jest właśnie w dobrej pozycji ułożony. I teraz patrz, jak idziesz tanga, on wysuwa się w przód i w tył. A spróbuj wysunąć w przód kolana też, jak schodzisz w dół. I w tył się. O właśnie, teraz jest zajebiście. Jeszcze raz, przód i tył. Jeszcze jeden. I do tyłu. Widzisz, wysuwa się cały do przodu. Nie tyle co czworogłowy, prosty udar. Łopatka do mnie. Klata w górę. Sztanga bardziej do przodu. I na stojak. Z pauzą. 3 w dół. 3, 2, 1. Czekaj. Nie, kurwa, z pauzą, ziomuś. 3, 2, 1. Czekaj i z nogi. O właśnie, teraz ładnie. Teraz zostaw sobie troszeczkę, nie spinaj całkowicie biodra, nie spinaj uda, nie spinaj dupy, zostaw sobie 50% napięcia, żebyś mógł maksymalnie wygenerować dynamikę z dołu przy maksymalnym spięciu. Czyli na wpół luźno opuszczaj. I dopiero wychodząc w górę, zepnij dupę i nogi. Dokładnie. Za wąsko prowadzisz te łokcie. Ja wiem, że jest stabilniej z tricepsu. Troszkę szerzej łokcie. One uciekają do przodu cały czas. Odłóż tangę i złap ciutkę wężej. Szerzej, sorry. Ze dwa palce szerzej. I teraz za wszelką cenę prowadź łokcie pod sztangą, nie uciekaj nimi do przodu, tak jak przy wąskim.
łokieć równolegle idzie pod sztangą. Otwieraj, otwieraj lekko łokieć, otwieraj lekko łokieć, otwieraj, otwieraj i strzał. Najpierw wybicie z nogi, a dopiero potem do szuleczki. Niesynchronicznie bardzo. Tak mnie tą kroplą na dachu, normalnie ktoś tam mówi, kurwa, to jest niemożliwe, ale sprawdziłem to. I dzisiaj jak byłem na myjni, skumałem, że tutaj też coś kapło. Potem wiecie, do czego doszedłem? Tutaj jest zatrzask, zawias, który był tak. A ja jak myłem, o tak był. I on jest niedociągnięty teraz. Ja muszę pociągnąć cały dach i wtedy go zamknąć. A ja go nie dociągnąłem i jak myłem dach, to waliłem tam po uszczelkach. Ale byłem pewien, że to się zamyka, bo ja zacisnąłem tak, ale nie weszło to tak jak tutaj. Oczywiście dach i tak pójdzie do impregnacji. Ale przynajmniej mam już teraz spokojną głowę. Dlaczego tak? A, już jak jestem to. Zostały nam jeszcze ciągi ze szkolenia. Chłopak aktualnie dołożył chyba 20 kg do rekordu w wyciskaniu w 15 minut. Ha, a walczył z tym tak długo. Także i ja zadowolony, i ludzie zadowoleni. Jeszcze z 2 godzinki i można się troszeczkę wychillować. Położę 200? Może spadać. Poniżej 100? No kto?